nazywam się Beata Stebnicka i jestem koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Zespole do Spraw Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu. Tym razem chciałam Państwu opowiedzieć, co może się zdarzyć, kiedy Państwo pełnicie już funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, a mianowicie po okresie 3 lat i po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora możecie Państwo ubiegać się o pełnienie funkcji rodziny zawodowej. Wyróżniamy również rodziny zawodowe specjalistyczne i rodziny zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego. W pogotowiu rodzinnym dzieci są umieszczane interwencyjnie, bezpośrednio z domu, zazwyczaj w wyniku interwencji policji. To bardzo trudna funkcja, ale jednocześnie niezmiernie nam potrzebna. Stale poszukujemy rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Oprócz tego również rodzina zawodowa może pełnić funkcję rodziny specjalistycznej. W takich rodzinach umieszczamy dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Osoby, które pełnią funkcję rodziny zawodowej, również po okresie 3 lat, mogą ubiegać się o pełnienie funkcji rodzinnego domu dziecka. Wówczas u osób, które pełnią funkcję rodzinnego domu dziecka, możemy umieścić maksymalnie do 8 dzieci. Pełnienie takiej roli wiąże się również z dodatkowymi udogodnieniami, a mianowicie prowadzący rodzinny dom dziecka mogą się ubiegać o przyznanie osoby do pomocy oraz uzyskują pokrycie części kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego. Zachęcamy Państwa bardzo do pozostania oczywiście na pierwszym etapie rodziną niezawodową, a w przyszłości, jeżeli Państwo będziecie pragnęli, będziecie wiedzieli, że jest to droga, którą dalej chcecie iść, zachęcamy również do pozostania rodziną zawodową.